Was serdecznie w przepisie na bardzo prosty, w sumie mało okazały, ale smaczny i pożywny wegański obiad. Kiedyś w jednym z vlogów pokazałam Wam ten obiad i prosiliście mnie o przepis, więc Wam ten przepis tutaj sprzedam. Od razu mówię, jeżeli zobaczycie gdzieś w internecie coś bardzo podobnego, to przyznaję się bez bicia, to nie jest przepis mój. To znaczy moja koleżanka kiedyś dała mi spróbować takiej układanki, jak tutaj widzicie, pieczonych ziemniaczków z pieczonymi brukselkami. I ja ten przepis troszeczkę zmodyfikowałam, ona mi powiedziała, jak go zrobiła, ja dodałam coś tam od siebie, więc jeżeli znajdziecie coś takiego, to nie jest mój przepis, ale ja nie mam pojęcia, gdzie jest ten oryginał, żeby się do niego dokopać i żeby Wam go tutaj podać. No tak jak mówię, są zmodyfikowane już przez dwie osoby, także no pewnie jest troszeczkę daleki od oryginału, ale nie jest mój. Potrzebujemy około kilograma ziemniaków, może być trochę więcej, tutaj proporcje są kompletnie nieważne. Ja mam pół kilo brukselek, ja te brukselki akurat obrałam i zamroziłam, ponieważ nie zdążyłam ich zużyć przed wyjazdem, no i by mi się zepsuły. Więc ja mam w takiej głupiej postaci, już je tutaj rozmrażam od rana, już są praktycznie rozmrożone. A jeżeli Wy macie takie normalne, no to oczywiście musicie je obrać i przekroić po prostu na połówki. Ja teraz obiorę ziemniaki i za chwilę powiem Wam, co dalej. Ten przepis ma dwa etapy. Pierwszy etap trwa 30 minut i do tych ziemniaków i brukselki ja dodałam łyżeczkę soli himalajskiej i pół łyżeczki czarnego pieprzu, który tutaj mam. To wszystko wymieszałam. Teraz dodam około łyżki oleju i wstawię to wszystko do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni pod przykrywką na pół godziny, żeby te warzywa nam zmiękły. Kiedy minie pół godziny, dodamy jeszcze syrop klonowy do tego. To jest taki klucz tego przepisu i to było w oryginale, to nie jest moja wstawka. I dodamy jeszcze dwie cebule. Ja dodałam dwie cebule właśnie jako tę moją wstawkę i uważam, że to naprawdę bardzo ten przepis zmienia. I to wtedy podpieczemy jeszcze około 10-15 minut. Aha, i dodamy jeszcze do tego orzechy, ale to zaraz zobaczycie. Po 30 minutach obieram dwie cebule i kroję je w takie półplasterki grubości 1 cm. One mają być takie dosyć konkretne. I zaraz dodam je do naszej, nie wiem jak to nazwać, zapiekanki potrawy ziemniaczano-brukselkowej. I dodamy jeszcze sobie syrop klonowy i orzechy, jak mówiłam, ale to wszystko zaraz zobaczycie i powiem Wam, co dalej. Wszystko tutaj wymieszałam, dodaję cebulę, dodaję taką solidną łyżkę syropu klonowego, mniej więcej taką samą, jak miałam oleju, czyli taką dosyć dużą, to jest 1,5 normalnej łyżki. I do tego dorzucam jeszcze garść takiej mieszanki orzechów. W oryginalnym przepisie były to migdały, z tego co pamiętam. Wszystko się tutaj sprawdzi, co macie. Garść, dwie, ile uznacie za stosowne. I to wszystko znowu mieszam. Przykryję to i będę piekła pod przykryciem jeszcze 10 minut, po czym zdejmę przykrywkę i będę piekła jeszcze 5 minut. I to by było na tyle. Zobaczymy się, gdy danie będzie gotowe. I tak prezentuje się gotowe danie. Mam nadzieję, że przepis przypadł Wam do gustu i że skusicie się na wypróbowanie go. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania, kciukowania i do oglądania innych filmików. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!